W sobotni poranek w Parku Kościuszki w ramach inicjatywy Park Run spotkali się biegacze z różnych miast, by przebiec 5-kilometrowy dystans. Park Run polega na tym, że przychodzimy tutaj, spotykamy się co tydzień w Parku Kościuszki o godzinie 9. Jest to bezpłatny bieg na 5 km, więc zachęcam wszystkich, zarówno biegaczy, jak i osoby na kijkach, żeby dołączyły do nas i aktywnie zaczęły weekend. Rejestracja jest jednorazowa przez internet, natomiast po przyjściu tutaj na start zawodnik praktycznie nie musi nic robić, może się rozgrzać, no i cieszyć się bieganiem. Trasa jest zawsze ta sama, biegamy na dwóch pętlach, zaczynamy tutaj z tej strony i biegniemy, tak jak wspomniałam, dwie pętle, około 2-4 km. I kończymy w tym samym miejscu, tutaj przy pomniku tradycyjnie i też zaczynamy od zdjęcia. Dzisiaj pogoda się udała. Tak, zdążyliśmy trochę przed deszczem, ostatnio było trochę gorzej, było bardziej burzowo, więc było, nie było wiadomo, czy do końca ten parkrun się odbędzie, ale byliśmy tutaj, więc praktycznie można być pewnym, można śmiało tutaj w ciemno przychodzić o 9:00. A skąd są uczestnicy i w jakim wieku mniej więcej? Oj, w różnym. Jeżeli chodzi o uczestników, no to mamy uczestników od 10 lat, do ponad 70, więc przekrój wiekowy jest bardzo duży, przychodzą do nas bardzo różne osoby z Katowic, ale też przyjeżdżają z Dąbrowy Górniczej, z Gliwic, przyjeżdżają osoby, a także są osoby, które praktykują taką tak zwaną turystykę parkranową, czyli przyjeżdżają z innych lokalizacji, bądź po prostu są przyjazdem tutaj wakacyjnie na przykład. Tuż przed startem rozmawialiśmy z uczestnikami biegu. Bardzo dobrze, samopoczucie. Przygotowanie? Po raz który pan tutaj w Park Run bierze udział? W Park Run Katowice chyba 30 raz biegnę. No to chyba pan jest prawie od samego początku tutaj inicjatywy. No, prawie tak, prawie od początku. Prawie od początku. A skąd się pan dowiedział w ogóle o tym wszystkim? W internecie znalazłem. Na Facebooku jest profil Park Run Katowice i cotygodniowo są robione wydarzenia, żeby bardziej promować jakby każde spotkanie. Dlaczego właśnie w tych biegach bierze pan udział? No myślę, że piątka to jest idealny dystans dla każdego, kto zaczyna i dobra jednostka treningowa. A poza tym jest tu dużo ludzi, których można poznać i często później się spotykamy na zawodach, można się razem umówić na wspólny wyjazd. Trzymamy kciuki, powodzenia. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jak tam są poczucie przed biegiem? Dobrze, bardzo dobrze. Skąd pani się dowiedziała o inicjatywie Park Run? Z Facebooka. No i dlaczego warto w niej brać udział? Dlaczego te biegi akurat? Nie wiem jeszcze, bo jestem pierwszy raz. Także jeszcze nie wiem, czy mi się spodoba. Ale takie dystanse jak 5 kilometrów pani już biegała? Tak. Uczestnikom biegu gratulujemy przede wszystkim pasji i motywacji. W końcu samo stawienie się na starcie w dzień wolny od pracy o 9 rano musiało być sporym wysiłkiem.